Cześć, to Tereska, super, że jesteście, zapraszam Was na kolejny film. A dzisiaj jestem w Bieszczadach i oprowadzę Was trochę po muzeum, więc oglądajcie. A przy okazji to zrobiłam sobie w Bieszczadach oto taki fajny tatuaż z Jasmino i warkoczyki takie kolorowe. A więcej to na short taki odcinka się da. Użyj kierownicy, aby uruchomić bęben. Jaki bęben? A ten się kręci przeze mnie. I co? Modrzew, sosna. I tu jest tak. Czas, głębokość. Modrzew tu jest tak. Limba. Sosna, trawy, brzoza, świerk, wiąz, leszczyna, olsza, buk, jodła. Torfowiec. Czas głębokości. I tutaj mamy rozpisane wszystkie ten. A tu trzeba kręcić kierownicą, żeby to się odwracało po prostu. Też to ręką też wolno odwracać, no ale pisze, że kierownicą. Chociaż kierownicą to nawet słabo się robi. No i tutaj mamy, idziemy z drugiej strony. Jak się tym kręci, myślę, że tutaj jest na przykład szukamy, nie wiem, brzozy. Brzoza ma taki kolor i tu mamy tą brzozę i tutaj patrzymy, ile ma czasu głębokości i tyle. No i tutaj nam pisze wszystko. I się odwraca i tutaj są te różne sprawy. No. Tutaj mamy, o, pyłki drzew, tak wyglądają. Wiąz. Powiększone są około 2500 razy. Powiększenie. Czyli to są pyłki, tylko że są powiększone 2500 razy. Tak wygląda pyłek sosny. Buk. Olsza. Świerk. I jodła. Przekroje glebowe tu są. I tu mamy różne opisy. Miałam ostatnio na sprawdzianie z przyrody o szadzi, ale no i to się tu zmienia po prostu i tu są opisy, a o glebach też miałam. Szerokie czoło, gruba, nisko osadzona szyja, niski wzrost, ciemna kręga grzbietowa, umaszczenie, gniade, srokate, mieszate, kare, bułane, dobrze umięśniony wal, silny szeroki tułów, dobrze wykształcony staw skokowy, mocne, gąsieniste kończyny, niewielkie twarde kopyta, dobrze wykształcone nadgarstki, szeroka i umięśniona klatka piersiowa. I to jest koń huculski. Hologram dworówy w siankach to był. Tutaj mamy mapę
I na przykład te oto czerwone kółko, tam pisze co oznacza. Tutaj jest, jak jesteście ciekawi, o to się zmienia. W głowie struktura losu. No. O, no i tutaj mamy, to się też zmienia. I tutaj mamy na przykład napisane jaki jest las. Tutaj mamy napisane różne rzeczy, na przykład w legendzie, tak? Klon jest tutaj i takiego koloru szukamy tutaj na mapce. No i to jest taka jakby mapa pomocnicza i szukamy tego klona, ale gdzie on jest, to ciężko to zobaczyć. Teraz na rzeźba terenu. Okej, rzeźba terenu, tam się też już nam zmienia. Legenda. No i tak to wygląda. O. No i to właśnie będzie teraz ciekawsze trochę, bo jest punkt informacyjny kasowy. No i to jest, tutaj mamy napisane, gdzie jest parking, toalety, kemping, lasy. I tu są różne rzeczy napisane takie. I tu są namalowane. Teraz co? Zasoby kulturowe. I fauna. Mieczysław Orłowicz. Żył w 1881, a zmarł w 1959. Urodził się w 1881, a zmarł właśnie w 1959. Nestor polskiej turystyki, organizator i działacz turystyczny, autor wielu przewodników. O Bieszczadach napisał w 1914 roku w ilustrowanym przewodniku po Galicji, określając przy tym, że jest to teren turystyczny bardzo ładny, lecz mało zwiedzany i pusty. W okresie międzywojennym przyczynił się do rozwoju turystyki w Bieszczadach, a po II wojnie światowej do zagospodarowania turystycznego zniszczonego kraju, w tym Bieszczadów. Propagował turystykę poprzez m.in. założenie akademickiego klubu turystycznego we Lwowie, ustanowienie górskiej odznaki turystycznej, wyznaczenie przebiegu głównego szlaku bieszczadzkiego w Karpatach Wschodnich. Jeśli Wam się podoba, dajcie sobie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał i subskrybujcie.